Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jakiś czas temu na Facebooku rzuciłem pomysłem, czy czasem nie zrobić takiej miniserii film na weekend, czyli co moim zdaniem warto obejrzeć. Dzisiaj jest pierwszy odcinek, ponieważ odzew był bardzo dobry. Chciałbym wam zaproponować pierwszy film. Film nazywa się Moon, czyli Księżyc i opowiada o... Samotnym pracowniku jakiejś kopalni, jakiejś stacji wydobywczej na księżycu. W roli głównej sam Rockwell, którego możecie pamiętać z Zielonej Mili, uważam, że jego rola w Zielonej Mili była naprawdę świetna. Tutaj gra samotnie. Film jest niskobudżetowy, można powiedzieć. No jeżeli jesteś fanem fantastyki, science fiction. To na pewno ten film powinien ci się spodobać. Nie wierzę, że się nie spodoba. Oczywiście, jeżeli lubisz yy, tego typu opowieści jak Gwiezdne Wojny, no to tutaj to jest coś zupełnie innego, ale naprawdę warto obejrzeć. Nie ma tu żadnych strzelanin, nie ma wartkiej akcji, ale zapewniam, że nie warto przewijać. Nawet jeżeli na początku nie zaciekawi cię za bardzo, nie przewijaj. Musisz doświadczyć tej takiej. Jakby to ująć. Yy, Klaustrofobii, takiego osamotnienia. I chyba właśnie na to reżyser liczy. I w momencie, kiedy wyobrazić sobie, jak czuje się ten gość na ekranie, który trzy lata był sam na tej stacji i teraz zbliża się koniec, wtedy nastąpi małe trzęsienie ziemi. Nie będę długo się rozwodził, ponieważ nie zamierzam zdradzać absolutnie fabuły. Jeżeli ktoś z Was film widział, to bardzo proszę w komentarzu napisać dla innych, czy jest Waszym zdaniem warte obejrzenia, czy też nie. Oczywiście, absolutnie bez spoilerów, bardzo proszę. No i napiszcie, czy taka miniseria, bo to będą króciusieńkie filmiki, e, Wam się podoba? Być może będzie się taki film ukazywał w sobotę rano, a być może w sobotę. Rano i w niedzielę rano, drugi odcinek, zobaczymy jak to będzie. Będę proponował Wam filmy, nie takie, które nie wiem, mają jakieś wysokie oceny w rankingach gdzieś tam, tylko po prostu moje prywatne, subiektywne typy. Będą to zarówno filmy, jak i seriale, bo seriale tutaj też się jak najbardziej pojawią. A jeżeli obejrzycie po tym filmie Moon po raz pierwszy, to napiszcie, proszę, również, czy typ był dobry czy też nie. Zaznaczam, nie jest to fantastyka masowa, do której obecnie jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni.